myślenie, mam wszystko wody, a nie starczy wokół. Pierwsze wrażenia z organizowania takiej imprezy, w ogóle Wielkiej Orkiestry? Moje wrażenie, jestem naprawdę zadowolony, bo nie było ciężko zorganizować ludzi, jak i również wszystko poukładać. Mogłem liczyć na wspaniałą pomoc pracowników Domu Kultury, gdzie na przykład wykazali się dekorując salę i pomagając mi tworzyć plakaty, rozwieszając całą resztę. Także naprawdę wykonali kawał świetnej roboty. Już od lat zajmujesz się orkiestrą tutaj w Mińsku, więc zakładam, że to pomogło tobie w organizacji, też znasz wielu ludzi na pewno. Tak, nie tylko przy organizacji pomogło mi to, że już od kilku lat uczestniczę w Wielkiej Orkiestrze, tylko pomogło mi to również, że współpracuję z Domem Kultury jako wolontariusz i nabrałem jakiegokolwiek doświadczenia. Jak ogólnie wypadła orkiestra w Mińsku? Orkiestra w Mińsku wypadła moim zdaniem bardzo dobrze, bo między innymi załatwiłem szczudlarzy, którzy zbierali u nas w Mińsku pod kościołem na szczudłach. Występy wokalne też super, nie było żadnego problemu właśnie, że przyjechali, wystąpili, zaśpiewali. To jest 25. finał. Moje zdanie jest takie, że naprawdę Jurek Owsiak zdobył to i pomógł, wniósł bardzo dużo dla ratownictwa medycznego i opieki seniorów. Witam Cię serdecznie. Na początku może przedstaw się, kim jesteś, skąd jesteś. No, nazywam się Karolina Gil, jestem z Rajczyna i co roku jestem wolontariuszem. W tym roku jednak mi się to, no, w tym roku się nie udało, ale śpiewałam, bo zawsze zbieram pieniądze i śpiewam. Znalazłaś dla siebie po prostu nowe zajęcie na Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Zresztą chciałem powiedzieć, że świetnie Ci to wyszło, także... Dziękuję. Tak trzymać. Dziękuję bardzo. W tym roku matura i po prostu no, nie było, nie mam trochę czasu. Dziękuję właśnie Kubie, że mnie zaprosił, że mogłam zaśpiewać. Z Kubą się długo znamy, chodziliśmy razem do gimnazjum, do klasy.
organizowała Pani wielką orkiestrę w poprzednich latach. Jak to wyglądało? Byłam wówczas pracownikiem Gminnego Ośrodka Kultury w Mińsku. Zaczęło się od tego, że po prostu wynikało to niejako z moich obowiązków zawodowych. Po raz pierwszy wspierałam Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy przez to, że byłam wolontariuszką. Po 3 latach zostałam szefem sztabu i przyznam szczerze, że z roku na rok, widząc coraz większe zaangażowanie moich wolontariuszy i ludzi młodych, jak i też już troszkę starszych, coraz bardziej się cieszyłam i sama łapałam od nich pozytywną energię. Na początku sztab liczył około 15-20 osób. Rokiem rekordowym był rok, w którym było nas 40 wolontariuszy. Także pozdrawiam wszystkich i wielki szacun za to, co robili i zachęcam do tego, żeby się włączać w następnych latach. Pozdrawiam ekipę z Wińska, ekipę wolontariacką, ekipę moich znajomych, przyjaciół, współpracowników, z którymi pracowałam, a także wszystkich po prostu, których spotykam codziennie na ulicach. Wszystkiego dobrego! Powiedz mi, skąd jesteś, jak masz na imię? Nazywam się Nikola Pongowska i przyjechałam tutaj z Pełczyna. No i kocham śpiewać po prostu, dlatego tutaj jestem, bo to jest po prostu moja pasja i bez tego nie mogę żyć. Co myślisz o wolontariacie i o pomaganiu ludziom, w tym przypadku akurat dzieciom, które są leczone w szpitalach? Jakie to ma dla Ciebie znaczenie? Myślę, że dobrze robią osoby takie, żeby pomagać po prostu tym ludziom. Tak jak ty też. No właśnie, bo po prostu trzeba nieraz naprawdę nie myśleć tylko o sobie, tylko też o kimś innym. Jak masz na imię, skąd pochodzisz i jak długo zajmujesz się tym, czy zajmujesz się obecnie, czyli sztuki cyrkowe razem z Kubą? Mam na imię Martyna, mieszkam w Orzeszkowie, a zajmuję się tym bodajże od października. Jakoś tak, że od niedawna w sumie. Robisz coś dla kogoś? Znaczy w sumie to jest taki mój pierwszy raz, gdzie jestem w tym wolontariacie, ale uczucie, że komuś pomogę chociaż w ten sposób jest naprawdę fajne. Każda osoba, która chciałaby chociaż w pewien sposób pomóc komuś, żeby ktoś miał lepiej choć trochę, to żeby brali udział w takich akcjach różnych. Niekoniecznie tylko z tą akcją, co dzisiaj, tylko różnych innych. No, niekoniecznie też dla ludzi, można tym zwierzętom pomagać. Zapraszam na 26 finał, który odbędzie się za rok. W 3 tygodniu stycznia zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury. Będzie na pewno podwyższona poprzeczka jeszcze bardziej niż w tym roku. No i tego Tobie życzymy. Mam nadzieję, że to jest pierwszy raz i jeszcze wiele, wiele razy przed Tobą będzie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, teraz w Waszych sercach! Yeah!